witam się na moim kanale. Chciałem was dzisiaj zaprosić na mój nowy filmik. Jest to film Chleb pszenny z cebulą. Bo tak ostatnio pytaliście się mnie, jak ja to robię, dlaczego pękał ten chleb, a teraz wam pokażę z innej strony, jak ten chleb wygląda. Z cebulą, z dodatkiem. Można inaczej jeszcze robić chlebek, ale to jest pyszny chleb, naprawdę wyjście. Też chciałbym was zaprosić, znaczy podziękować w sumie też już, bo jest nas prawie 208 osób już, które mnie oglądacie. To jest super, super dla mnie wynik. Może być jeszcze więcej subskrybentów. Także pamiętajcie o dzwoneczku, o lajkowaniu i subskrybuj mój kanał. Będzie ok. Zapraszam was na mój nowy film. No, tak jak widzicie, cebula już jest, baterie jest gorąca. Teraz wrzucamy naszą kochaną cebulę do patelni. Żeby ją trochę sprażyć. Jak ją uprażymy, branszujemy, możemy dodać troszkę. Znaczy soli ja tu nie muszę dawać, bo sol będzie wcześniej. Tutaj mamy cebulę. Do ciasta chlebowego potrzeba 700 g mąki, 400 ml wody, cukru, 2 łyżeczki, 4 łyżeczki oleju, może być 5 i do tego 1,5 drożdży. I drugie drożdże. Teraz wam coś powiem. Dlaczego mi chleb pęka? Czasami wam się nie udaje, to zobaczycie za chwilę później na filmie, jak będzie on rósł. W tych drożdżach, tych, właśnie w tym całych, jest 100% drożdży. Tutaj macie drożdże uniwersalne w proszku, 70% tylko. Tak naprawdę, mówiąc szczerze, te drożdże nie polecałbym takich kupować do chleba. Kupować po prostu uniwersalne drożdże, zwykłe, które możecie dodawać do chleba. Także srób. Wykorzystamy tą resztkę, co miałem. Drożdży wrzucamy. Pokruszymy drożdże od razu do miski. Do tego wodę 400 ml. Zabieramy. Wstawimy sobie cukier i olej. No i po prostu mieszamy. Tak, aby się nasze drożdże się rozpłynęły. Do tego dodajemy cukier. A jeszcze jeden składnik nie podaliśmy. Zaraz podamy. 2, a mamy 3.
Teraz damy oleju. Trzy. Cztery łyżeczki oleju. Dobra. Do tego założymy sobie rękawice. To bez rękawic się nie da zrobić ciasta. Na początku będziemy mieszadełko mieli, ale później i teraz sypujemy połowę mąki. Dlaczego połowę? A, to właśnie, zaraz zobaczycie wszystko po trochu. Mieszamy tak, żeby się nam połączyło. No i do tego musimy dodać jeszcze jeden składnik. Łyżeczki soli. No i... Aha, musimy jeszcze wymieszać. No i do tego dodajemy tam nasz końcówkę mąki. I mieszamy. A następny składnik jeszcze. Teraz tą cebulę dodajemy do tego właśnie, do ciasta. Teraz właśnie mieszamy nasze ciasto. Moja wam zapach się rozciera. No troszkę nam
wrzucamy nasz chleb. Przygotujemy naszą misę. No i wrzucamy nasz chlebek do wyrośnięcia. Teraz czekamy około pół godziny. Przykrywamy. Za pół godziny się widzimy. No i zobaczymy, co w naszym cieście się dzieje. No, ładnie rośnie. No, jeszcze trzeba poczekać. Jeszcze z 5 minut czekamy. Później wam coś pokażę. No i teraz zobaczymy naszego chlebek. Odciągamy. No ładnie wyrósł. Akurat tak jak chciałem. Teraz go sobie wyciągamy z naszej misy. No i sypiemy trochę mąki troszeczkę, żeby nam tutaj się nie... A powiem wam, że ładny zapach jest. Bierzemy nóż. Kleimy go na pół, bo ja nie chcę robić na pęk, dwa chlebki takie. O. No i sobie zobaczcie, jak cebulą wygląda w środku. No i mamy blachę. Kładziemy, formujemy. I kładziemy na blas. Teraz tak, czekamy pół godziny, aż nam
chlebek wyrośnie i odstawiamy na pół godziny teraz tak. Jak jest. I za pół godziny się widzimy. Teraz zobaczcie, zadajcie sobie pytanie, jak ja to robię, że ten chleb jest taki ładny, co nie? Ja tak też sobie myślałem, że tak. W piekarni zawsze jest tak, że sprawdzamy ciasto. Zobaczcie sobie, przybliżę go trochę. O! Jak odchodzi, to znaczy, że już jest gotowy. Po prostu już jest. O! Gotowy do wrzucenia do piekarnika. Nastawiamy piekarnik na 200 stopni i go pieczemy w piekarniku przez godzinę czasu. No i tak jak mówiliśmy, do piekarnika. A, nastawione na 200 stopni, wkładamy do piekarnika na godzinę czasu. Nie musimy niczym smarować, nic, kompletnie. Tak wrzucamy, później wam pokażę dlaczego. No i zobaczmy, co u naszych chlebków słychać po pół godzinie. Oh. Chleb z cebulą. Zobaczcie, jaki ładny. Ładnie wyrósł. Poczekamy jeszcze trochę, bo on jeszcze musi dojść do siebie, to nie? Ale już jest taki, jak powinien być. I tak jak mówiłem. Widzicie? O. Jak nie jest popękany. O. No i wkładamy do piekarnika na pół godziny. Nie pryskamy, nie dajemy żadnych, nic, a nic. Jeszcze pół godziny. No i tak jak widzicie, po godzinie czasu wyciągamy nasze chlebki. One już doszły do siebie. Jak sprawdzić, że jest chleb gotowy, już upieczony? Życzycie? O! I kładziemy do przestudzenia. Zamykamy, wyłączamy. I odstawimy, żeby trochę nam tego ciepła. I teraz zobaczcie sobie. Jak wygląda chleb? Tak jak mówię, ten w proszku drożdże. Oj. Później po godzinie, jak przestygnie, ja wam go przekroję. Dobra, na razie. No, tak upieczony chleb, widzicie? Wygląda. Zobaczcie, jaki on jest mięciutki. Zaraz go przekroimy, zobaczymy, jak go wyjdzie w środku. Ok? Zobaczcie, nic nie jest popękany. Jest elegancki. O.
Zobaczcie jak się... O, widzicie jak ładnie się zgina? Leciutki, świeżutki. O. Właśnie tak to wyglądają moje chlebki. Widzicie? I to jest to, co mówiłem. Chleb z cebulą jest niesamowite dobry. Każdy może sobie ją w domu zrobić. Każdy może sobie upiec. Takie coś to jest pychota. Nawet jak wsadzicie do zamrażalnika, później, bo wiadomo, że dwa chlebki nie zjecie, to te dwa chleby będą smakować bardzo szybko. Będą smaczne. Schowacie do zamrażalnika, wyciągacie, jest pyszne. Hej, hej, hej! Dzięki, żeście byli ze mną. Widzieliście, jak ja to robiłem dzisiaj, ten chleb z cebulą. Myślę, że wam bardzo mocno posmakuje, bo ten chleb strasznie pachnie w domu, jak go zrobicie samemu. Zobaczcie sobie sami, jak mówiłem. Zobaczcie, jaki świeżutki. Nawet jak jest troszeczkę zlicowany, to jest cebula w środku. Zobaczcie. Kawałki cebuli czy coś. On jeszcze jest mokry. Dzięki, żeście byli. Dzięki, że jest nas 208 osób już mnie ogląda. Podobają mi się i moje filmy. Jeszcze więcej bym prosił o tych subskrybentów, kibiców, którzy mnie oglądają. No, czym więcej nas, tym lepiej, bo tak naprawdę dzięki temu ja mam wiele pomysłów już na ten rok. Na ten jeszcze w lipcu, czerwcu będą 3 filmy, które chcę zrobić. To jest właśnie ten chleb z cebulą. Drugi film będzie kołacz po śląsku, którego sam zmodyfikowałem, dostałem recepturę od takiego starszego pana, rodziny od starszej, i będzie tak zwana na Sylwestra przekąska sylwestrowa. Zobaczycie, jak to zrobię, później wam pokażę i będziecie mogli sobie w domu samemu wszystko zrobić. Zapraszam też na Góry Sowy Zwiedzanie, Turystyka, Wiadomości Dolnośląskiej, Dolnośląska Turystyka i wiadomo, Tomcia Gotowanie Pasja. Ale też o podróżach. O Srebrnej Górze, której ostatnio nakręciłem film. Bardzo wam się podobało, oglądaliście, wiem, że. Także zapraszam. Naprawdę warto oglądać ten film. Także na razie, trzymajcie się, do następnego razu. Elo.